Wiercik, przestraszyłeś mnie. Wiesz, takie, dzwoniłem, wysłałem, bitałem ci bipa na biper. Ty się tak nie ekscytuj, Wiercik. Zerwałem się rano, wziąłem sprzęt, śledziłem tę małą, tak jak kazałeś, z tym kapturkiem, wiesz? Tak, z czerwonym kapturkiem, gdzie była? Pojechała do Jerzy, do ptaszków na drzewie, do dziadka z brodą, a teraz jedzie za rzekę i jak tak jedzie, to cały czas śpiewa. La 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 la. Tak, tak, tyle to wiem sam. Najpierw trzeba ustalić, dla kogo pracuję. Aparat zabrałeś? Mam 220 i fotomacha z autofokusem, obiektyw 500 mm, chcesz czarno-białe czy kolor? To bez znaczenia. Jeszcze mam też... Ach, przestań się wygłupiać, dyskretnie, żadnych fleszy. A ty słyszałeś może kiedyś o kawie bezkofeinowej? Nie, ja nie piję kawy. Aha. Cześć, Wiercik. Ugospadałeś. Tak, Agnesia robi swoje. No a tak w ogóle co tu porabia? Sama w tym lecie. Niesiesz smakołyki dla kogoś konkretnie? Dla mojej babci. I na pewno nic poza tym nie masz poszła, co tam masz. No i co zrobiłeś? Ja? Ja tylko przewijałem. To ty żeś wsadził ogon i ja... No rusz się, ucieknie nam! Raz, dwa, zabawa, dwa! Pij, chłop. Może lepiej trochę się odsuńmy. Ojczyzna wzywa. Boże, co ja zrobię? Kto ci dał prawo jazdy? Prawie go potrąciłem, głupi gryzoń. To ma niby być, co? Mogę cię rozsmarować po szosie, chłopie! Co on tam pisze? Możesz powtórzyć, dziecko? Co? Jak? A, ukradnie ci rower! Albo ten pali się remiza? Tak, pali się remiza! I studnia! Dziecko sąsiadów wpadło do studni? Czecze! On chce nam przekazać jakąś treść, tak jakby. No dobra, przecież widać, że wariat. A English, sprechen Sie Deutsch? Zaraz, momencik. Chyba mam pewien pomysł. Zaraz. Okej. Niegodziwiec, którego ścigacie, nie przebywa obecnie w dolinie. Zaszył się w tajnej bazie na szczycie góry, a moi duchowie starają się go ubezwłasnowolnić.